Święty Jan Paweł II, podczas spotkania z łódzkimi włókniarkami w zakładzie pracy uniątek 13 czerwca 1987 roku powiedział dla łodzi, dla tego miasta, dla tego Kościoła i dla całej Polski Stanisława Leszczyńska zostawiła wielkie przesłanie w obronie ludzkiego życia. Oto jej słowa. Jeżeli w mojej ojczyźnie, mimo smutnego z czasu wojny, doświadczenia miałyby dojrzewać tendencje skierowane przeciw życiu, to wierzę w głos wszystkich położnych, Wszystkich uczciwych matek i ojców, wszystkich uczciwych obywateli w obronie życia i praw dziecka. Z tym głosem sumienia, mówił dalej papież, solidaryzuje się cały Kościół, który nie przestaje liczyć na wierność polskiej matki wobec jej powołania, na ofiarność i poświęcenie kobiet. Na ich przywiązanie do chrześcijańskiej tradycji, na ich odwagę i wytrwałość w obronie religijnych i moralnych wartości w rodzinie i narodzie. Nie mogę też nie wspomnieć, że ojciec święty Jan Paweł II na zakończenie homilii wygłoszonej w Rzeszowie. 2 czerwca 1991 roku. Pośród tych, którzy, jak powiedział, czekają na uroczyste potwierdzenie ich świętości przez Kościół, wymienił również Stanisławę Leszczyńską z Łodzi. Kiedy dwa dni później, 4 czerwca, w Radomiu dziękowałem Ojcu Świętemu za wspomnienie Stanisławy Leszczyńskiej wśród kandydatów na ołtarze. Ojciec Święty powiedział: Pilnujcie tej sprawy. To wielka sprawa. Spojrzenie Jana Pawła II na Stanisławę Leszczyńską umocniło mnie w przekonaniu o jej świętości. I przynagliło ostatecznie do rozpoczęcia w 1992 roku procesu beatyfikacyjnego, który po pewnej przerwie został szczęśliwie podjęty i poprowadzony przez księdza kardynała Grzegorza, któremu za to osobiście bardzo gorąco dziękuję. Spadł mi poniekąd kamień serca. Dziś zamyka się ten proces na szczeblu diecezjalnym. Moglibyśmy chyba powiedzieć i zameldować świętemu Janowi Pawłowi II, że dopilnowaliśmy sprawy. A teraz pokornie prosimy go, aby czuwał nad dalszym jej przebiegiem w stolicy apostolskiej Aż do ogłoszenia Sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej, Błogosławioną i następnie świętą. Dopowiem jeszcze, że Jan Paweł II był żywo zainteresowany postępem procesu beatyfikacyjnego. Kiedyś przy spotkaniu w Watykanie. Pojawił się temat ilości przyjętych przez nią dzieci w obozie koncentracyjnym. Wspomniałem wówczas, że niektórzy wzbudzają tu pewne wątpliwości co do liczby trzech tysięcy. Wówczas papież zdecydowanie powiedział: Gdyby uratowała trzysta dzieci, a nawet mniej. Liczy się jej odwaga i heroiczna postawa wobec grożącego jej niebezpieczeństwa utraty własnego życia. Te słowa świętego Jana Pawła II uważam za niezwykle ważne, wręcz prorocze dla procesu Stanisławy Leszczyńskiej. W poczuciu jednak sprawiedliwości. Pragnę w tym miejscu powiedzieć, że do upowszechnienia wiedzy o Stanisławie Leszczyńskiej znacznie przyczynił się w swoim czasie biskup Bogdan Bejzem. Jego publikacja Macierzyńska Miłość Życia wydana w dziesiątą rocznicę śmierci i sługi Bożej w 1984 roku Spotkała się z żywym zainteresowaniem szerokich kręgów naszego społeczeństwa. Na jej treść, zwłaszcza w drugim poszerzonym wydaniu, składa się wiele ważnych tekstów, a wśród nich przede wszystkim wiarygodne świadectwa osób liczące się w procesie beatyfikacyjnym. Biskup Bejze był niestrudzonym w podejmowaniu wielu inicjatyw sprzyjających zachowaniu w żywej pamięci bohaterskiej położnej z Konferencje, sympozja, wywiady, modlitwy o beatyfikację. Także biskup Jan Kulik jako proboszcz Stanisławy Leszczyńskiej Niejednokrotnie wyrażał swoje przekonanie o jej bogatej osobowości, o jej dojrzałości ludzkiej i chrześcijańskiej i widział w niej wyborną kandydatkę na ołtarze. Wyniesienie Stanisławy Leszczyńskiej na ołtarze miałoby w moim głębokim przekonaniu ważne znaczenie dla oceny wartości ludzkiego życia. Nie tylko dla naszej lokalnej społeczności, ale dla całej polskiej kościoła. Jej budująca postawa jako więźniarki obozu koncentracyjnego w czasie II wojny światowej, jej odwaga i męstwo, aby z narażeniem własnego życia ratować przychodzące na świat dzieci, jest wymownym. Wręcz heroicznym znakiem sprzeciwu wobec machiny zła ujawnionej w życiu obozowym. Ale nie mniej istotne jest także przesłanie Sługi Bożej dla współczesnego nam człowieka i świata. Jej postawa jest głośnym wołaniem w obronie życia każdego człowieka, zwłaszcza tego jeszcze nienarodzonego. Jej bezkompromisowa postawa, i dzisiaj, w czasach wszechobecnej ideologii kultury śmierci, staje się prostym i jasnym drogowskazem, że życie ludzkie jest święte, jest wielkim darem Boga i wartością nienaruszalną. Warto zauważyć, że po powrocie z obozu Stanisława Leszczyńska. Nadal pracowała zawodowo, kierując się w swej działalności szczerą miłością do dzieci i ich matek, a przede wszystkim religijną wiarą. Nadto przykładnie prowadziła rodzinny dom, była sercem rodziny. Chętnie garnęli się do niej wszyscy krewni, przyjaciele, znajomi. Jej żywa wiara udzielała się domownikom, gościom i sąsiadom. To także cenne świadectwo dla współczesnych małżeństw i rodzin wielorako zagrożonych w swojej egzystencji. Potrzebujemy w Polsce i w świecie prawdziwych świadków chrześcijańskiego życia, niezastąpionych w przebudzaniu i formowaniu ludzkich sumień, zwłaszcza kiedy chodziło apostolstwo na rzecz ochrony życia nienarodzonego. Dlatego wciąż aktualne jest przesłanie, jakie niesie sługa Boża Stanisława Leszczyńska. Z jej beatyfikacji może się zrodzić wiele duchowych korzyści dla dobra Kościoła i świata. Jej wierność powołaniu, miłość do Kościoła i człowieka, służba prawdzie. Obrona życia i ludzkiej godności są wartościami, jakich dzisiaj świat bardzo potrzebuje. Sługa Boża jest wzorem dla współczesnych matek i pracowników służby zdrowia. Wskazuje wszystkim ludziom dobrej woli drogę do bycia darem dla drugiego człowieka, drogę do świętości.